Prokonsul Quintus Cecilius Metellus, głównodowodzący wojskami rzymskimi w Numidii, szykuje się właśnie do kolejnego starcia z królem numidyjskim Jugurtą. Mamy drugą połowę 107 roku przed naszą erą. Pomimo, że wojna ciągnie się już od 5 lat, Metellus jest bezpieczny na swą posadę. Przed wyruszeniem dostał zaproszenie od senatu, że dowództwo utrzyma aż do momentu całkowitego unicestwienia numidyjskiego króla. Wydaje się, że do ostatecznej konfrontacji dojdzie lada dzień koło Cirty, gdzie prokonsul oczekuje pojawienia się wojsk Numidyjczyka i jego teścia, króla Mauretanii Bokchusa. Bojową atmosferę przerywa jednak pojawienie się posłańca z Rzymu, który przynosi zaskakujące wieści. Nowym dowódcą zostaje mianowany niedawno konsulem Gajusz Mariusz, którego ambicje polityczne Metellus miał w zwyczaju gromko wyśmiewać. Nie było innej rady. Trzeba ustąpić z urzędu i przełknąć gorzką pigułkę. Dało to początek jednej z najbłyskotliwszych karier politycznych wiecznego miasta. Karierze Gajusza Mariusza, który wedle relacji Plutarcha za kilka lat obwołany zostanie trzecim założycielem Rzymu, po Romulusie i Marku Furiuszu Camillusie. Zanim to jednak nastąpi, będzie on musiał ujarzmić wymykającego się od kilku lat Jugurtę, co przerosło już trzech kolejnych dowódców. Witajcie, z tej strony Aleksander z kanału Kronika Historii, a to 22 odcinek serii Historia Starożytnego Rzymu, w którym pożegnamy się ostatecznie z cwanym Jugurtą, który zaangażował Rzymian w zbędną, pustynną wojnę na kilka lat. Nie przedłużając, rozsiądźcie się wygodnie i zaczynajmy. Gajusz Mariusz opuścił Afrykę w 108 roku przed naszą erą i udał się do Rzymu, by wziąć udział w wyborach na konsula roku następnego. Możemy przypuszczać, że jako były pretor z roku 115 przed naszą erą poszedł w ślady innych ustępujących z tego stanowiska i zaliczył przed wyjazdem do Numidii dwa nieudane podejścia, więc obecna elekcja nie była dla niego debiutem w walce o najwyższy urząd. Jak pamiętacie, Metellus był przekonany, że Mariusz nie ma szans także i w tych wyborach. Jako człowiek spoza Rzymu, bez większego politycznego wsparcia wśród senackiej śmietanki politycznej. To nie do końca prawda, ale do towarzyskich powiązań Mariusza wrócimy jeszcze na kanale w odpowiednim czasie. Faktem jest, że Gajusz nie zamierzał tym razem opierać się głównie na przymilaniu do nobilów w celu zdobycia konsulatu. Salustiusz podkreśla, że Mariusz przed kolejnym wyborczym startem za swój cel obrał w szczególności dwie niższe warstwy społeczne, którym bardzo zależało na zakończeniu wojny z Jugurtą. Byli to oczywiście żołnierze, którzy jak najszybciej chcieli wracać do swoich domostw, oraz kupcy ze stanu ekwickiego, pragnący znów handlować na terytorium pogrążonej w konflikcie Numidii. Swoją kampanię zaczął już podczas służby u Metellusa, prawdopodobnie po bitwie nad Mutul. Gajusz Mariusz musiał wtedy dojść do wniosku, że próby zmuszenia Jugurty do walnej bitwy poprzez taktykę spalonej ziemi są skazane na niepowodzenie. Zaczął zatem rozgłaszać cichaczem wśród kompanów pogłoski o niekompetencji głównodowodzącego i o zamiarze przejęcia kontroli nad wydarzeniami w Numidii. Miał też podjudzać przeciwko Metellusowi obecnego w obozie rzymskim numidyjskiego pretendenta imieniem Gauda. Żyjący jak prosty żołnierz legat, był bardzo popularny wśród wojska. Jego kandydatura odpowiadała oczekiwaniom armii. Rzym zalały listy od stacjonujących w Numidii żołnierzy, którzy pisali w trakcie zimowego odpoczynku o tym, że wojna z Jugurtą zakończy się jedynie, gdy to Mariusz obejmie konsulat. Tak się robiło czarny PR w starożytności. Gdy Mariusz przybył wreszcie do Rzymu w 108 roku przed naszą erą, na 12 dni przed wyborami, miał już zatem przygotowany grunt pod kandydaturę, pomimo naglącego terminu. To nie wszystko. W wiecznym mieście wciąż panowała antysenatorska atmosfera po porażce pod Sutul i działalności komisji Mamiliusza, sprzyjająca populistycznym kandydaturom. Tak więc Gajusz zaczął obiecywać tłumom szybkie zakończenie wojny z Jugurtą, która przedłużała się jakoby z winy Metellusa, rozmiłowanego w nieograniczonej władzy nad armią. Dorzucił także ciągle popularne oskarżenia o korupcję wśród niekompetentnych elit. Kampania potrzebuje kogoś świeżego, argumentował. No dobra, ale pamiętajmy, że to nie wyścig o tytuł Trybuna Ludowego wybieranego przez Zgromadzenie Plebejuszy, tylko elekcja konsulów typowanych przez zdominowane przez arystokrację komicja centurialne. Jak zatem ostatecznie udało mu się objąć władzę pomimo tak antysenatorskiej retoryki?
Domniemywa się, że nieprzerwana seria sukcesów rodu Metellów doprowadziła do utworzenia frakcji przeciwników tejże familii, która nie chciała tolerować kolejnego metellańskiego sukcesu w Numidii. Zazdrośnicy byli gotowi przełknąć obelgi rzucane przez Mariusza przed tłumem, byleby tylko zniszczyć Quintusa. Nie zapominajmy też, że Mariusz miał 10-letnie doświadczenie jako senator i z pewnością musiał mieć garstkę przyjaciół wśród nobilów. Dodajmy jeszcze rosnącą presję tłumu z powodu wojny z Jugurtą oraz germańskiego zagrożenia z północy i bach! Populistyczny polityk spełnia swe wielkie marzenie i zostaje wybrany konsulem na rok 107 przed naszą erą. Także dzięki głosom patrycjuszy. Niewątpliwie jest to niezwykle doniosła chwila w dziejach Republiki. Ale to dopiero początek rewolucji. Wybór na konsula nie oznaczał z automatu przejęcia kontroli nad wydarzeniami w Numidii. Tam wciąż rządził Metellus. Fakt ten został dodatkowo potwierdzony uchwałą Senatu. Gajusz Mariusz podchodził jednak do elekcji z hasłem szybkiego pojmania lub zabicia Jugurty. Wiadome było, że po wygranej będzie chciał także osiągnąć ten cel. Jak tego dokonał? Oczywiście odświeżonym przez Gracchów sposobem. Poprzez zgromadzenie plebejuszy. Gajusz Mariusz, pomimo uchwały Senatu zatem, złożył odpowiedni wniosek do Concilium Plebis poprzez zaufanego trybuna Tytusa Manliusza Mancinusa. Żaden z trybunów nie zgłosił wtedy weta. Lud rzymski prawie jednogłośnie propozycję poparł i Senat nie mógł nic na to poradzić, bo jego uchwały nie były wiążące. Tłum i jego podżegacze coraz częściej przypominali sobie o tym kruczku prawnym. Metellus został zatem pozbawiony dowództwa nad wojskami w Numidii i na jego miejsce obwołano Gajusza Mariusza, który szybko zaczął zbierać nową armię. Ta musiała być liczna, by zrealizować jego nową taktykę przeciwko Jugurcie, polegającą na zdobywaniu miast wroga, by pozbawić go punktów oporu i zasobów. W tym celu, oprócz standardowego zaciągu opartego na cenzusie majątkowym, Gajusz zasięgnął pomocy sprzymierzeńców i sojuszniczych państw z basenu Morza Śródziemnego. Diodor Sycylijski relacjonuje nam, że nie obyło się tutaj bez problemów. Na przykład taki Nikomedes III z Bityni początkowo odmówił przysłania posiłków, gdyż większość jego rodaków została zniewolona przez rzymskich poborców podatkowych z Azji. Jak paląca była wtedy potrzeba rekruta, pokazuje fakt, że Rzym w odpowiedzi na odmowę uchwalił dekret zakazujący zniewalania obywateli zaprzyjaźnionego państwa. Tradycyjny pobór wsparty jednostkami z zagranicy był jednak zbyt małym kontyngentem jak na plany Mariusza. Lata postępującej pauperyzacji warstwy rolników, która stanowiła trzon armii rzymskiej, odbiły się bardzo negatywnie na możliwościach mobilizacyjnych Republiki, co teraz mocno utrudniało zadanie Mariuszowi. Aby rozwiązać ten problem, konsul zaczął na nowo rekrutować do armii emerytowanych weteranów, co jednak nadal nie zaspokajało potrzeb nowej kampanii. Wtedy zaś Mariusz zdecydował się na ruch, który w zdeformowanej formie utrwali jego imię we wszystkich szkolnych podręcznikach do historii. By uzupełnić braki w swojej armii, Gajusz Mariusz zaczął rekrutować żołnierzy spośród najbiedniejszych warstw społecznych, nieposiadających ziemi. Ci mieli zacząć masowo napływać do woja, licząc, że pod popularnym wodzem uda im się odbić od dna i zdobyć fortunę dzięki łupom wojennym. Zaznaczmy, że taki niekonwencjonalny pobór, pomijający cenzus majątkowy, nie był niczym nowym. Przykładowo, po klęsce pod Cannami z 216 roku przed naszą erą, rzymską armię uzupełniono 8000 niewolników, którzy z zasady ziemi nie posiadali. Na marginesie odpowiadał za to przodek braci Gracchów. Temat owej legendarnej wojskowej reformy Gajusza Mariusza jeszcze rozwiniemy, jako że jej pierwsza zapowiedź nie ma aż takiego wielkiego znaczenia dla samej wojny z Jugurtą. Zadowólmy się zatem teraz faktem, że Gajusz Mariusz, wyruszając po przydługim zaciągu do Afryki, miał pod swoją komendą sporą armię przeróżnego, nietypowego autoramentu. Jej zebranie zajęło Mariuszowi pół roku. Nie chcąc więcej tracić cennego czasu, Gajusz wyruszył w końcu do Afryki, zabierając ze sobą tylko piechotę. Dokończenie rekrutacji konnicy pozostawiając swojemu legatowi w Italii. Tym człowiekiem był 31-letni Lucius Cornelius Sulla. Ostatnim sukcesem Metellusa w Numidii było zdobycie miasta skarbca Tala, w którym miał ukrywać się Jugurta. Król jednak w porę uciekł, zostawiając poddanych na łasce Rzymian. Mieszkańcy miasta po 40 dniach oblężenia
widząc nieuchronną klęskę, mieli zebrać w miejscowym pałacu wszystkie kosztowności i zapasy wina. Gdy to uczynili, poszli w melanż ostateczny i podpalili pałac, w popiół obracając skarby, siebie samych i pół miasta. Kto wie, czy ta opowieść to jednak nie czysta fantazja Salustiusza. Niedługo po tym wydarzeniu Metellus otrzymał wypowiedzenie z pracy. Gdy Mariusz wylądował na afrykańskim wybrzeżu, zaczął swe sprawunki od przejęcia władzy nad armią. Rozgoryczony, wściekły, poniżony Quintus Cecilius Metellus nie był nawet w stanie spojrzeć dawnemu podopiecznemu w twarz. Oficjalnie Gajusz przejął zatem pałeczkę dowództwa z rąk Publiusza Rutiliusza Rufusa. Salustiusz relacjonuje, jakoby nienawiść Metellusa zatruła tak bardzo jego umysł, że po otrzymaniu wieści o dymisji celowo spowolnił ruchy wojsk, by tylko utrudnić początek rządów następcy. Nieładnie. Po oddaniu władzy Metellus szybko pożeglował do Rzymu. A tam czekała go miła niespodzianka. Ród Metellus zmobilizował się i załatwił Quintusowi wspaniały triumf, w którym ochoczo wzięli udział także najbiedniejsi Rzymianie. Tym wystarczyły, jak widać, huczne igrzyska, by kompletnie zapomnieć, że uczestniczą w triumfie człowieka, którego przed tygodniami odsądzali od czci, wiary i dowództwa, wierząc w kalumnię Gajusza Mariusza. Ceremonia nie była końcem zaszczytów. Quintus otrzymał dodatkowo od Senatu tytuł numidyjski w uznaniu za wiktorię odniesione nad Jugurtą. Quintus Cecilius Metellus Numidyjski zachował więc silną pozycję w Wiecznym Mieście i tylko czekał, by zemścić się na zdradzieckim Mariuszu, który właśnie rozpoczął wojowanie. Zanim jednak się temu przyjrzymy, zobaczmy co u Jugurty. No cóż, pokrótce, nie jest dobrze. Nie dość, że po spisku Bomilkara król postradał zmysły, to jeszcze utracił poparcie większości Numidyjczyków, a przez to żołnierzy. Jedynym ratunkiem była pomoc z zewnątrz. Stąd pomysł wyproszenia pomocy u teścia, króla Mauretanii Bokchusa. Nie przywiązujmy się jednak do rodzinnych powiązań między tą dwójką, bo cytując: pokrewieństwo to nie ma wielkiego znaczenia dla Numidów i Maurów, ponieważ każdy z nich ma stosownie do majątku wiele żon. Wszystkie na równi są mało cenione. Bywa. Bokchusa do poparcia sprawy zięcia przekonała zapewne pesymistyczna wizja Jugurty, którą ten roztoczył podczas negocjacji. Wedle niej, po Kartaginie, Macedonii i Numidii, Rzymianie nieuchronnie zwrócą swój pazerny wzrok ku Mauretanii. Było to na tyle przekonujące, że Bokchus zgodził się na antyrzymski alians. Republika musiała od teraz walczyć nie tylko z Numidyjczykami, lecz też z Maurami. To nie wszystkie wrogie Rzymowi nowe ludy. W wyniku utraty poparcia wśród rodzimej ludności, Jugurta musiał sięgnąć głębiej do kiesy i zrekrutować najemników. Tych pozyskał wśród zamieszkującego saharyjski interior plemienia Getulów. Utrzymywanie stałej armii zaciężnej było kosztowne, dlatego plan Mariusza, polegający na zdobywaniu kolejnych miast, dostarczających Jugurcie pieniędzy lub będących królewskimi skarbcami, był słuszną taktyką. Jej pierwszym aktem było zdobycie miasta Kapsa w południowo-wschodniej Numidii, które zostało zajęte z zaskoczenia z samego rana po nocnym marszu rzymskich wojsk. Mieszkańcy nie zdążyli nawet zamknąć bram. Zdobywca nie okazał litości. Kapsa miała dać do myślenia następnym miejscowościom, co do sensu opierania się Rzymianom. Męska populacja miasta została wyrżnięta, a kobiety i dzieci sprzedane w niewolę. Wojna nigdy się nie zmienia. Następnym celem Gajusza Mariusza było nieznane z nazwy miasto nad rzeką Mulukha. I tutaj mamy poważny problem, bo rzeka ta znajduje się tu. Tak, tu, na zachodnim krańcu Numidii. Ani Salustiusz, ani żadne inne pomocnicze źródło nie tłumaczy nam, w jaki sposób armia Mariusza przebyła aż 1300 km, by znaleźć się ostatecznie nad nurtami Mulukchy. Jeśli jednak przyjmiemy, że rzeź Kapsy miała miejsce na początku 106 roku przed naszą erą, to znając plany Mariusza, możemy się domyślać, że w przeciągu niecałego roku konsulowi udawało się konsekwentnie zdobywać kolejne numidyjskie miasta, by na zimę znaleźć się przy granicy z Mauretanią. To jednak mocno niepewny wycinek tej historii. Jak było naprawdę? Być może nie dowiemy się nigdy. Wiemy natomiast, że w efekcie zwycięskiego marszu na zachód, pozbawiony większości miast Jugurta, został zmuszony do plądrowania własnego kraju, by tylko utrzymać swoich getulów. Jego sytuacja stawała się nie do pozazdroszczenia. Dla zwyczajnych Numidyjczyków coraz widoczniejsze było to, kto jest ich prawdziwym wrogiem i dlaczego nie są to Rzymianie. Tak oto wojna jugurtyńska
zaczęła być w istocie wojną Rzymu i Numidii przeciwko jednemu uzurpatorowi. No, może mieszkańcy Kapsy by się z tym nie zgodzili, ale jak wiemy, martwi i ryby głosu nie mają. Ostatecznie twierdza nad Mulukhą zostaje zdobyta przez Rzymian pod koniec 106 roku przed naszą erą. Nasz wiodący kronikarz opisuje, że było to możliwe dzięki pewnemu ligurijskiemu żołnierzowi, który odnalazł sekretne dojście do trudno położonej warowni podczas polowania na ślimaki. Na ile to prawda, a na ile literackie popisy Salustiusza? Nie mam pojęcia. Ważne jest to, że po sukcesie nad Mulukhą Jugurta został zapędzony w kozi róg i zmuszony do wydania kolejnego walnego starcia. Tak więc na przełomie 106 i 105 roku przed naszą erą Numidyjczyk zawołał do pomocy Bokchusa i razem ruszyli na udających się akurat na zimowe leża Rzymian, by stoczyć bój pod dawną stolicą Masynisy, Cirtą. By przekonać ostatecznie wahającego się wciąż Bokchusa do swoich racji, Jugurta obiecał teściowi trzecią część królestwa i rękę księżniczki. No dobra, bez tego drugiego. Jednak nawet bez tego propozycja pokazywała desperację króla Numidów. Pierwsza bitwa pod Cirtą na całe szczęście została opisana także przez żyjącego na przełomie IV i V wieku naszej ery chrześcijańskiego teologa i historyka Pawła Orozjusza. Dlaczego mówię na szczęście? Bo moim zdaniem Salustiusz, opisując to starcie, nieco bredzi. Rzymianie zostali pod Cirtą totalnie zaskoczeni przez ogromne siły Jugurty i Bokchusa, liczące około 60 tysięcy kawalerzystów. Fenomenalni jeźdźcy, wyposażeni w broń miotaną, zaczęli krążyć obok legionistów i rzucać w nich oszczepami, wzbijając przy okazji tumany kurzu. Zawierucha sprawiła, że Rzymianie nie widzieli za bardzo swojego wroga, jedynie dziesiątkujące ich śmiertelne oszczepy. Obława trwała 3 dni, w trakcie których Jugurta i Bokchus konsekwentnie uszczuplali swoimi ponawianymi atakami siły przeciwnika. W końcu zrozpaczony Mariusz wydał rozkaz zajęcia 2 pobliskich wzgórz. Drugim oddziałem, złożonym z konnicy, dowodził wtedy Sulla. Po ich zdobyciu sytuacja Rzymian nie poprawiła się szczególnie. Zajęli co prawda defensywne pozycje, lecz wróg nadal męczył ich podjazdowymi atakami, nie pozwalając nikomu na zejście w dół. Cierpiących coraz większy głód i pragnienie Rzymian uratowała ostatecznie gigantyczna burza, która rozpętała się nad walczącymi. Deszcz sprawił, że tarcze numidyjskich i mauretańskich jeźdźców, zrobione ze specyficznej skóry słoni, przesiąkły jak gąbka i nabrały nieznośnego ciężaru. Porywisty wiatr natomiast uczynił niemożliwym oddanie celnego rzutu oszczepem. Widząc to, Jugurta i Bokchus odpuścili i zostawili Rzymian w spokoju, dla których bitwa ta o mały włos nie skończyła się tragedią. Dlaczego uważam, że Salustiusz już trochę bredzi? Bo wedle jego świadectwa bitwa ta nie miała zakończyć się odwrotem wrogich wojsk, lecz potężnym zwycięstwem Gajusza, Mariusza i masakrą armii przeciwnika. Jest to niezbyt prawdopodobne, bo już parę dni później rozbity rzekomo przeciwnik był w stanie wyczarować aż 90 tysięcy żołnierzy i wydać Gajuszowi 2 z kolei bitwę pod Cirtą. Tak więc po paru dniach, wciąż w drodze na zimowy spoczynek w Circie, do Mariusza przybiegło 4 zwiadowców z niepokojącymi informacjami. Jugurta i Bokchus nadciągają z armiami. Co gorsze, nadciągają z 4 różnych stron. Rzymianie zostali otoczeni. Mariusz ustawił wojska tak, by były gotowe do odparcia przeciwnika niezależnie od kierunku uderzenia. Na horyzoncie pojawili się w końcu wrogowie. Jako pierwszy zetknął się z nimi oddział kawalerii Sulli na tyłach pochodu. Sulla odważnie ruszył na czele swoich ludzi na wroga, przepędzając lub mordując dużą część Maurów. W lukę powstałą po tym wypadzie wpadli mauryjscy piechurzy Bokchusa i jego syna Voluxa, którzy starli się z ariergardą Rzymian. Walka rozgorzała na dobre. Ściśnięci, otoczeni zewsząd Rzymianie, walczyli o swoje życie. Gajusz Mariusz walczył na czele kolumny, gdzie zaatakował ich Jugurta wraz ze swoimi getulami. Gdy król dostrzegł, że z drugiej strony na legionistów spadł atak Bokchusa i Voluxa, postanowił wykorzystać wiedzę nabytą podczas służby u Rzymian. Sprytnie zdołał bowiem przedostać się na drugą flankę, gdzie stanąwszy przed legionami, ukazał wszem i wobec zakrwawiony miecz. Próżno walczycie, własnoręcznie ubiłem Mariusza.
wykrzyczał Jugurta po łacinie, której nauczył się pod Numancją. Legioniści przerazili się i zaczęli oddawać pole otaczającym ich wrogom, lecz nagle z pościgu powrócił Sulla, który uderzył od tyłu na oddziały Bokchusa. Ten prędko zawinął się z pola bitwy wraz z podkomendnymi, pozostawiając na niej osamotnionego Jugurtę z Getulami. Sytuacja odwróciła się wtedy zdecydowanie na korzyść Rzymian. Bitwę zakończyło ostatecznie rozbicie jeźdźców przeciwnika na skrzydle Mariusza i jego decydujący atak na oddziały Jugurty, zakończony masakrą jego ludzi. Król jednak praktycznie w pojedynkę przedarł się przez morze Rzymian i uciekł z pola bitwy. Druga bitwa pod Cirtą zakończyła się zatem tak jak poprzednie. Wielkim sukcesem Rzymian, lecz bez rozstrzygnięcia losów wojny. Lis pustyni znów uciekł. Tym razem jednak po raz ostatni. Gajusz Mariusz musiał być wściekły, gdy ostatecznie dotarł do Cirty. Dwa razy dał się zaskoczyć Jugurcie i dwa razy pozwolił mu uciec. Na pewno jego złość zelżała odrobinę, gdy po 4 dniach od drugiej bitwy pod Cirtą w jego siedzibie pojawił się poseł Bokchusa. Król Maurów ewidentnie przejrzał na oczy po ostatniej klęsce i zaproponował rozpoczęcie negocjacji. Do nich Mariusz desygnował 2 ludzi, Aulusa Manliusza i rzecz jasna Sullę. Gdy dojechali oni na mauretański dwór, Bokchus oznajmił im, że nie zamierza dalej wspierać Jugurty i pragnie zostać przyjacielem Rzymu. Przyjacielem, dzięki któremu Jugurta zostanie ostatecznie schwytany. Trzeba dodać, że dużą rolę w negocjacjach odegrały oratorskie umiejętności Sulli. W to było grać Rzymianom. Nic dziwnego, że po serii listownych uprzejmości Senat przebaczył przewiny Bokchusowi i obiecał mu przyznać 3 część Numidii, wciąż bez księżniczki, na co też umawiał się wcześniej z Jugurtą. Co zastanawiające, Jugurta wiedział o tym, że Bokchus prowadzi rozmowy z Sullą i nawet zażądał od niego wydania posłańca. Miał on mu rzekomo posłużyć jako karta przetargowa w rozmowach pokojowych z Rzymianami. To jednak wątpliwe, gdyż Sulla był wtedy mało znaczącym patrycjuszem z podupadłej rodziny i ewidentnie ta historia została dopowiedziana na podstawie tego, kim później stał się ówczesny legat Gajusza Mariusza. Biorąc to wszystko pod uwagę, dziwi fakt, że Bokchusowi udało się doprowadzić do spotkania z Jugurtą twarzą w twarz. Podczas niego ludzie Bokchusa napadli na orszak Jugurty, zabijając wszystkich jego ludzi. Jugurta nareszcie został schwytany. Potem Numidyjczyk został przekazany w ręce Sulli, który z tej okazji doczekał się kozackiego sygnetu, który pokazywał potem z dumą, gdzie tylko mógł. W ten mało spektakularny sposób w 105 roku przed naszą erą kończy się spektakularnie przydługa wojna jugurtyńska. Jugurta szybciutko został przekazany Gajuszowi Mariuszowi, który zabawił jeszcze trochę w Afryce, porządkując miejscowe sprawy. Ostatecznie król Numidów skończył 1 stycznia 104 roku przed naszą erą na czele hucznego triumfu Gajusza Mariusza, który dopiął swego i rzeczywiście spełnił obietnicę daną tłumowi. No, jeśli za szybkie schwytanie, uznamy proces trwający prawie 3 lata. Tłum wiwatował, widząc wreszcie Jugurtę w roli jeńca. Mariusz był u szczytu popularności. Tradycyjnie krwiożerczy Rzymianie musieli zakończyć triumf egzekucją głównego jeńca. Według Orozjusza Jugurta został prozaicznie uduszony w więzieniu. Plutarch jednak opisuje znacznie bardziej dramatyczny przebieg ostatnich chwil Lisa Pustyni. Miał on zupełnie postradać zmysły, gdy wrzucano go do więzienia, obdarto go z szat i kosztowności. Łapczywi żołnierze urwali mu podobno kawałek ucha, tylko by dostać jego kolczyki. Gdy wreszcie znalazł się w lochach, w szale rzucił do swych oprawców: na Herkulesa, jakaż zimna u was ta łaźnia! Po 6 dniach umarł ostatecznie z głodu. Taki był smutny koniec człowieka, który za nos zwodził przez 6 lat rzymskie elity, zmuszając wojska republiki do wyczerpującego uganiania się po pustyni. Rzym nie odniósł z konsekwencji uciążliwej wojny żadnych korzyści terytorialnych. Numidia, uszczuplona o 1/3 terytorium, trafiła w ręce Gaudy, którego mianowano nowym królem. Bokchus, poza nabytkami terytorialnymi, zyskał tytuł przyjaciela Rzymu i wzmocnił status królestwa, pozostającego dotychczas na uboczu wielkiej polityki. W Wiecznym Mieście natomiast przeciwnicy Mariusza zaczęli robić wszystko, by zdyskredytować osiągnięcia dowódcy, podkreślając przede wszystkim zasługi Sulli, pyszniącemu się na lewo i prawo swoim sygnetem.
Ostatecznie zabiegi optymatów przyczynią się do konfliktu pomiędzy tymi dwoma totalnie różniącymi się osobowościami, co będzie miało kolosalne znaczenie dla Republiki. Będzie to już jednak temat innego odcinka. No, nareszcie zakończyliśmy jugurtyńską sagę, ciągnącą się niczym pustynne kampanie króla Numidów. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, suby, komentarze oraz głosy w ankiecie dotyczącej kolejnej bitwy na kanale. Zapraszam wszystkich do głosowania na karcie społeczności. Wybory nadal trwają. Szczególne podziękowania ślę tradycyjnie moim patronom, widocznym na ekranie. Pozdrawiam również raz jeszcze użytkowników Lorda Kuwerty raz, dwa, trzy, Damiana Kolasińskiego i Lucjusza Aureliana, którzy poprawnie odpowiedzieli na ostatnią zagadkę. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia niebawem.